tu właśnie u kolegi, czytać się? Wenzel Heinrich. Wenzel Heinrich, tutaj uczestnik naszego WGR-ów. Akurat dzisiaj, że będąc jadł po trasie do Holandii, postanowiłem też zjechać do kolegi. Tu akurat kolega też siedzi na Pino, akurat na sobotę. Ale chciałem też tutaj pokazać, że kolega lotuje, ma tutaj swoją własną firmę. Ale też tutaj ma gołąbki tutaj ode mnie i zaczął lotować tymi gołąbkami. Zadowolony się głębiej, że ode mnie? Super! Super! A. Kolega pochodzi z Polski, tak? Tak, jak... z Opola. Z, Reno Opola. Ślązak. Ślązak. Ma gąbki ode mnie, lotuje. Pójdę głębiej. Te tak. Głębie dwa tygodnie, trzy tygodnie za złością latały tylko. No. I zaczęły dawać naloty i zaczęły przychodzić, tak? Tak? Czyli widzicie, hodowcy, piściaki gołębie, ale jeszcze potrafią chodzić. Chcemy wam sobie pokazać te gołąbki w ręce, które ode mnie to są, jak tu kolega mięso ma. O, to jest fajnie. O, tutaj widzimy właśnie gołąbka, też linia moich tygrysów. To jest tej mojej super samicy, tej szybkiej. Chcemy mi więcej pokazać, jak te gołębie też wyglądają. Ja akurat wezmę osobiście teraz, będę pokazywał tutaj. O, i pokaż tam w środku, jak tam masz u siebie w tym. Tutaj, żeby było zobaczyć jeszcze adresówki. Są przy tych gołębiach. I teraz wchodzimy tutaj do kolegi. Jak tutaj ma w gołębiku oczywiście, jak tutaj hodowcy popisane. Wszystko ładnie, jakie pary, jakie boksy. Tutaj wchodzimy do gołębika. Wchodzimy sobie do środka. O, i tu kolega ma bardzo, widzę, funkcjonalne, czyli ma tak, przede wszystkim ładna cyrkulacja. Tutaj jest fajne powietrze, tutaj dla gołębi. Proste cele, bez żadnego cudowania. Cele można otwierać i do przodu, i przymykać, tak? I wchodzę na młode później, a tak jak nie potrzebuję, to zamknę już. Powiedz mi, jaki wynik osiągnęłeś w tym roku gołębiami? RST Plac Ferrau, pierwsze miejsce w RFV. Pierwsze miejsce masz w RFV. I tutaj, w tamtym roku też. I w tamtym roku też. I też się moje gołębie do tego przyczyniły, tak? Oczywiście. No to super, no to bardzo się